Don't follow me, don't bother me. I'm gonna take over your technology. I'm a nobody, I'm a rock star. This is DedSec, I'm a what up. Siemanko, siemanko, witam was wszystkich serdecznie, ja jestem Real i zapraszam was do kolejnego odcinka z Watch Dogs 2 na moim kanale. Tym razem będzie to już 23 odcinek, no i w tym momencie wybieramy się do apartamentu Trussa, czyli do tego lokalu, do którego tak naprawdę nie zdążyliśmy wybrać się w poprzednim materiale. No i na początku chciałbym dowiedzieć się, którędy powinienem tak naprawdę udać się do tego budynku i najprawdopodobniej, chociaż nie, niekoniecznie. Myślałem, że będę musiał wejść tędy, ale wychodzi na to, że chyba jednak nie. Niestety ktoś tutaj wzywa policję. Cholera, czemu tak robisz? Nie powinieneś w ogóle tego zrobić. No ale dobrze. Rozejrzyjmy się tutaj dookoła okolicy. Kompan jest za daleko. No dobrze, kompanie, chodź tu do mnie. Widzę, że aha, tutaj jest jakieś przejście, a więc wychodzi na to, że tak naprawdę musimy dostać się właśnie tędy do tego apartamentu. No i tak, teoretycznie poszukuje nas policja. Aha, w ogóle przyjechała tutaj policja, to ciekawe. Mam nadzieję, że tylko nie będzie ona w stanie mnie tutaj namierzyć. Bardziej obawiam się o to, co będzie ze śrubą, ze względu na to, że oczywiście on tutaj zostanie. Chyba, że... Czekajcie, on chyba pilnuje, żeby nikt tutaj nie przybył. Jak coś, to oczywiście da nam znać, jeżeli mielibyśmy kłopoty. Tak więc dobrze, jesteśmy na górze, jesteśmy na dachu. Możemy teraz skorzystać z żurawia, ale to nie jest chyba konieczne, ze względu na to, że oczywiście musimy uzyskać dostęp do kamer. Mr. Nemec. I'm surprised. You look like you shot the bed. That's hardly fair. Now, you and Miss Catskill made promises to... I never promised you anything, Mark. Promises are something a five-year-old says, Mark. Blackmail, is it? I know. I wish I'd come up with something better, but... the cliche still works. This state forgives sexual dalliances far more than it does drug abuse, Mark. I am a United States Congressman. Long story fucking short, Mark, you baby. Your numbers are tanking, and we can't afford that. Now it's time for Plan B. You do remember what Plan B is, don't you? And here are the schematics, if you're interested. I thought your program would get me reelected. No, miracles are for losers, Mark. Don't you want to earn this yourself? Now, anything goes wrong, remember, you just keep your mouth shut. Unlike you in those photos. Again, I'm so sorry about those. I'll try better next time. Co jest zrealizowane? Dołącz do śruby na dachu. Czekajcie, skąd wziął się śruba na dachu w takim razie? Aha, tam mamy żurawia. Podejrzewam, że z jednego żurawia będziemy musieli dostać się do drugiego. Zobaczmy, czy to wypali. Aha, wychodzi na to, że to jednak jest ten żuraw. Myślałem, że jednak... Dźwig jest uszkodzony, misja nieudana. O, a to ciekawe, nie spodziewałem się, że będziemy mogli uszkodzić ten dźwig, a więc przepraszam cię bardzo, mój dźwigu. Postarajmy się o to, aby w tym momencie, żebym po prostu go nadzwyczajnie nie zniszczył. Kurde, jak to się stało? Nadal do mnie to nie dociera. Nigdy bym się nie domyślił, że możemy uszkodzić tą maszynę, która oczywiście posłuży nam do przetransportowania naszego ciała na inny dach. No ale dobrze, zostawmy to w spokoju. W takim razie spróbujmy dostać się na ten drugi dach, tam gdzie tak naprawdę znajduje się śruba. I cały czas zastanawiam się nad tym, jak on tutaj się dostał. Przecież jedyną opcją, jaka... mogłaby być, to ten dźwig, z którego aktualnie teraz korzystamy. A może po prostu dostał się na ten budynek dzięki windzie? Kto wie? Podejrzewam, że raczej tego na pewno się nie dowiemy.
Marcus. How's it going? Yo, check it out. You can see the whole city from here. Whole lot of people out there, man. Whole lot of people. Yeah, getting screwed. You don't even feel it. Just numb. It's fucked up. I know it's gonna be a hell of a fight turning them back into people. Fucking A, man. Okay, dude. You find the evidence, and I'll monitor exit strategy. No tak, jak my powinniśmy w ogóle udać się i dostać na ten budynek? Pobierz dowody. Tak. Wychodzi na to, że po raz kolejny będziemy musieli skorzystać z tego oto dźwigu, aby dostać się na ten drugi budynek. Wtedy oczywiście, gdy dostaniemy się na ten budynek, będzie już o wiele łatwiej, no i... głównie będziemy musieli skupić się na umiejętnościach, które posiada Marcus, a mianowicie mam tutaj na myśli ten parkour. Otóż to, bardzo ładnie on to zaprezentował, a więc spróbujmy dostać się do środka. Dobrze, jak na razie nie widzę żadnych problemów. Obawiam się tylko o to, że w momencie, w którym dostaniemy się na teren zastrzeżony, może tam być wielu przeciwników, którzy nadzwyczajnie będą próbowali nas załatwić. Aha. Tak się nie dostanę. Wychodzi na to, że będziemy musieli skorzystać z tej windy. Niestety, terminal obwodu zamkniętego jest zablokowany. Wychodzi na to, że musimy wejść tam na górę. Otóż to. Całe szczęście, że oczywiście nie ma tutaj żadnych przeciwników. Dobra, mamy to. W takim razie teraz idziemy skorzystać z windy, aby oczywiście dostać się na górę. Pyk. No, otwórzmy się. Okej. Okay. Aha, musimy na nią poczekać. Prawdziwie mówiąc, nie zwróciłem uwagi na to, że jej tutaj nie ma. Dobra, w takim razie jedziemy na górę. Podejrzewam, że oczywiście w momencie, w którym dostaniemy się na górę, od razu będziemy narażeni na kłopoty, jeżeli chodzi o tych przeciwników. Chociaż niekoniecznie. Dobra. Czyli tak, teraz musimy po raz kolejny skorzystać z tego oto żurawia. Tylko najpierw musimy oczywiście odblokować dostęp do niego. Wszystko idzie bardzo łatwo. Wręcz za łatwo. Miejmy nadzieję, że oczywiście nie będzie tutaj żadnej niespodzianki przykrej. No, dawaj, bardzo powoli to robisz. To jest niepokojące. Nie. Już obawiałem się o to, że po raz kolejny zniszczymy... Wow! Czekajcie, bo... W tym momencie bym zabił naszego Marcusa. Dobra. Myślę, że będzie on w stanie dostać się na górę, chociaż chyba niekoniecznie. Ale udało się. No i spójrzcie, już na samym wstępie mamy do załatwienia czterech przeciwników. Prawdę mówiąc, nie wiem, gdzie oni się znajdują, a więc najpierw włączmy sobie tą taką wizję. Okej. Nie chcę, aby przeciwnicy nas zauważyli, a więc powinniśmy najpierw oddalić ten dźwig od tych okien, a dopiero później próbować dostać się na górę. Dobrze, słuchajcie. Jesteśmy już praktycznie na górze. Wchodzimy na teren zastrzeżony. Yo, Satara, I'm ready to go. No, chciałbym wyjść. Dobrze. No i słuchajcie, jesteśmy w tym budynku.
Raczej na tym budynku, bo oczywiście znajdujemy się na dachu. Wychodzi na to, tak jakby tu była jakaś szykowana impreza, ale chyba niekoniecznie. Spójrzcie na te balony. Do tego te jedzonka. Bardzo prawdopodobne, że ktoś tutaj będzie miał urodziny. Okej. Okay. Jednego przeciwnika udało nam się załatwić. Gdzie są kolejni? Kolejni są na dole i widzę, że tutaj... Mam jeszcze do czynienia z dwoma przeciwnikami, a więc... Spróbujmy otworzyć te drzwi i w miarę szybko ich załatwić. Tak. Dobrze. Nie do końca zdążyliśmy na czas. W takim razie... Czekajcie. Gdzie ja powiem... Aha, tam na dół muszę iść. No, rozumiem. No nic, w takim razie musimy zacząć strzelać do nich. Piękny strzał, piękna ścina. Słuchajcie, Watch Dogs niestety napotkał nieznany problem. Nie wiadomo dlaczego, ale po raz kolejny wyłączył się. Ale nic z tego, oczywiście nie martwcie się, jak sami widzicie, postanowiłem zaparkować na miejsce. No niestety, moi drodzy, Watch Dogs napotkał nieznany błąd, niespotykany błąd. Nie wiem, dlaczego tak się stało, ale coś się stało złego i po prostu nadzwyczajnie się wyłączył. Ale spokojnie, nie ma się o co martwić. Jak sami widzicie, zaparkowałem sobie żurawiem na miejscu dla helikoptera. No i jak sami widzicie, przeciwnicy jak na razie mnie nie widzą, a więc to jest odpowiedni moment, żeby po cichu, powoli, krok po kroku oczywiście wyeliminować każdego z nich. No dobrze, w takim razie rozejrzyjmy się za tym, gdzie znajdują się przeciwnicy. Może byśmy tak skorzystali z kamery. A, w tym momencie nie możemy zhakować chyba tego kluczu dostępu, chociaż spróbujmy. No nie, nie bardzo. A szkoda. No dobrze, Markus został wykryty? Wow, jak to się stało? Całe szczęście oczywiście, że zdążyłem zauważyć to na czas. Że nasz bohater został wykryty. Oła! Pięknie. Kolejny załatwiony. Zostało tylko 3, 4 z 5 przeciwników do załatwienia, więc to jest dosyć mała ilość przeciwników. No i raczej nie powinni nam przysporzyć nie wiadomo jak dużych problemów. Czekajcie, a nie! Spójrzcie na to! Cholera! Skąd ich tutaj tyle się wzięło? To jest wręcz niemożliwe. Wow! Czemu Markus się tak dziwnie przeturlał? Dobra, mamy go. Oła! Troszeczkę oberwaliśmy, ale... Na szczęście nie zagroziło to naszemu życiu. Nie mówcie mi, że oni po raz kolejny dzwonią po posiłki. W ogóle skąd wziął się ten gościu tutaj? Przecież nie było go! Może mają tutaj jakąś drabinę, po której mogą się poruszać, chociaż nie byłbym taki pewien. Kto wie. Skoczyłbym... Ło! Nie, nie skoczyłbym na dół. Chyba to nie będzie wskazane. Myślę, że gdybyśmy skoczyli na dół, to raczej źle by się dla nas to skończyło. A, kolejny granat. Niedobrze. Dobra, spróbujmy tutaj... Co mu się stało? Dobra, kolejny załatwiony. Aha, tutaj mamy następnego. No i kolejne posiłki przybywają. Niedobrze. Bardzo niedobrze wręcz. Dobra, tego szybko załatwimy. Super. Czy uda nam się kolejnego? Aj! Nie! Nie, nie udało mi się. Niepotrzebnie pakowałem się na hamę. Dobra, pytanie, jaka to niespodzianka? Prawdę mówiąc, bardzo mnie to ciekawi. Czekajcie, czy możemy uzyskać dostęp do tego? Nie, niestety nie.
A więc musimy zejść na dół, słuchajcie. Załatwiłem kilku przeciwników, którzy tutaj się znajdowali. W ogóle spójrzcie na tą chałupkę, naprawdę wygląda ona niesamowicie. Spójrzcie na te prysznice, spójrzcie na tą łazienkę, w ogóle... Dziwnie to wygląda, bo tutaj wanna jest taka otwarta. W otwartym pomieszczeniu, do tego łóżko, no... Wyśmienicie, bomba, naprawdę piękny apartamentowiec. Aha, niestety nie mamy dostępu do tych drzwi, a szkoda. Niedobrze. Najważniejsze, że załatwiliśmy każdego... Wszystkich przeciwników, którzy znajdują się na tym piętrze, a więc... Aha, tutaj mamy jakieś... tableta chyba do zhakowania. Niestety najgorsze jest to, że jest tutaj bardzo dużo przeciwników, którzy w każdej chwili tak naprawdę mogą zwrócić uwagę na samochodzik, którym się poruszamy. No i jak sami widzicie, już na samym wstępie mamy jednego. Niestety nie mam jak go załatwić, a szkoda. Fajnie by było, gdybyśmy mieli jakiś sposób na niego. Widzę, że tutaj jest nasz bohater. Okej. Okay. Może nam się uda prześlizgnąć. Nie udało ci się. Przykro mi bardzo. No i co? Wszedłem gdzieś w jakieś miejsce, do którego tak naprawdę niepotrzebnie w ogóle wchodziłem. W takim razie wracamy. A on tutaj dalej siedzi. Niedobrze. Dobra, otworzyliśmy sobie drzwi. Teraz tak, musimy uniknąć tego przeciwnika. W ogóle spójrzcie na to, skąd tutaj się samochód wziął? Że to jest tak wysoko! Na tak dużym piętrze wysokim. Niesamowite, naprawdę. Spróbujmy. Zobaczymy, czy się uda. Dobra. Pobieranie dowodów. W takim razie musimy teraz utrzymać się w tym okręgu. No i tak, przeciwnicy właśnie w tym momencie zorientowali się, że... zaczynamy ściągać ich dowody. Niedobrze. Kobieto, czemu tutaj klęczysz? Aha, o nie! Nie kop mnie! Przecież ja, żem ci nie zrobił nic złego. No tak, mamy kolejnego przeciwnika. Tylko pytanie, czy on zauważył nas, czy też nie? Mam nadzieję, że uda nam się jak najszybciej pobrać te dane. Ach! Zabije mnie! Nie, kur... Słuchajcie, nie zauważyli mnie, to jest wręcz niemożliwe. Jednak mam nadzieję, że on tutaj nie podejdzie. Ach, musiał to zrobić. No ale całe szczęście, że był sam, bo tak to... O cholera! No i co teraz? Haha! Prawdę mówiąc, nie mam pomysłu. Dobra, mamy to. No i musimy teraz uciec z apartamentu. Prawdę mówiąc, nie wiem jak mam to zrobić. Pamiętam, że był tam samochód, a więc moglibyśmy zrobić to jak w Szybkich i Wściekłych, ale słuchajcie, patrzcie co robi Markus. Wow! To było naprawdę niesamowite. A więc teraz musimy ukraść samochód i jak najprędzej uciec z miejsca zbrodni. Słuchajcie, możemy skakować tyle... helikopter, nie zapominajmy o tym oczywiście. Rozwinąłem sobie taką umiejętność, która umożliwia nam... właśnie... wycofanie się helikoptera z... O nie!
Pomyliły mi się guziczki! Ciekawe. Ciekawe, co teraz zrobię. Ciekawe, czy uda mi się uciec na czas. Zamiast F przycisnąłem E, ale jestem głupi. Dobra. No miejmy nadzieję, że uciekniemy. Niestety helikopter cały czas za nami podąża. Nie mam nawet jak go sięgnąć, aby go oczywiście zdemotywować do pościgu. Dobra, słuchajcie, uciekanie, więc teraz musimy jakoś tutaj wtopić się w tłum, tak zwany sztuczny tłum i to powinno być na tyle. Dobra, udało nam się, słuchajcie. Jestem ciekaw, ile uda nam się uzyskać followersów. Bardzo lubię ten samochód. Pamiętam, że strasznie on mi przypominał C-klasę w pierwszej części. W Watch Dogs 1. No i w dwójce tak samo on wygląda praktycznie. Przód oczywiście nie przypomina C-klasy, natomiast tył bardzo jest podobny. Marcus, we got their plan B. They're going after the voting machines. Voting machines? Aren't those pretty protected? They only protect the data after the vote. With the invite data, they can ignore ballots before a voter pulls a lever. Josh found out where they keep the machines. He's waiting for you outside Fort Point. Fort Point? On my way. Oh, and Marcus, you might want to bring some explosives. I was hoping you'd say that. Dobrze, gdzieś tutaj mamy do wykonania graffiti, natomiast nie wiem, prawdę mówiąc, jak mam się dostać tam na górę, a więc musimy troszkę pokombinować. Może jest gdzieś tutaj ta platforma, z której moglibyśmy skorzystać. Czekajcie, czy mi się wydawało... Ona tam szpała! Aha... No widzicie? Nie mam pojęcia. Ten rysunek musimy wykonać oczywiście na tym oto billboardzie, który tutaj się znajduje. Natomiast, jak sami widzicie, nie mamy żadnej platformy, która mogłaby nam pomóc dostać się tam. A więc jak na razie oczywiście zostawiam sobie to w spokoju. No i słuchajcie, zerknijmy na mapkę, co w tym momencie moglibyśmy sobie wykonać. Spotkaj się z Joshem w pobliżu Fort Point. Spotkaj się, okej. Desek musi udaremnić ostatnią desperacką próbę skręcania wyborów na korzyść Trussa, przy okazji udzielając kongresowi lekcji demokracji. Za to dostaniemy 402 tysiące followersów. Naprawdę ogromna liczba widzów. I prawdę mówiąc, to jest chyba pierwszy raz, jak dostaniemy tak wielką liczbę. A więc musimy jak najlepiej wykonać tę misję jak najprędzej, aby dostać kolejne punkty badań. No i moi drodzy, w takim razie widzimy się dopiero na miejscu. Słuchajcie, przez przypadek natknąłem się na jakiegoś gościa, który SMS-ował z kimś i w tych SMS-ach było napisane, że jest jakiś gościu, jakiejś ksywce, który podszywa się oczywiście pod decek. Do tego w momencie, w którym robi streamy, nadzwyczajnie nasyła policję na zwykłych ludzi, więc to jest naprawdę bardzo dziwne. No i tak naprawdę wypadałoby zhakować jego chałupę i pokazać, kto tutaj tak naprawdę należy do deceku, a kto jest zwykłą szują, która się pod niego podszywa. Tylko tak, jak powinniśmy podejść do tego? Podejrzewam, że najpierw powinniśmy dostać się na górę, chociaż tak, jest to możliwe. No więc myślałem, że będziemy mieli większy problem. Aj, tutaj nie mogłem się dostać, no dobrze. No i tak, w takim razie spróbujmy zhakować, a raczej uzyskać dostęp do jego mieszkania. To jest decek! To jest decek, moi drodzy. Mam nadzieję, że nigdy więcej nie będzie robił takich świństw. Uzależniony od glutenu. Uczeń technikum. Okay, I'm in. Who is this tool? Basement troll, amateur swatter, internet garbage. This is gonna be fun. But not for him. Oczywiście, że tak. Skończymy jego zabawę. Spójrzcie na to. Skąd on ma tam spluwę? Deadsec. Słuchajcie, on ma naszą koszulkę nawet. To jest wręcz niewiarygodne. Dlaczego on tak robi? Spójrzmy na jego pokój najpierw. Zastanawia mnie to, czy ten karabin rzeczywiście jest prawdziwy. CHWDP! Aha, żebyś się nie zdziwił. Dobrze, w takim razie zerknijmy z tej perspektywy.
To jest jakiś psychofan, naprawdę. Czekajcie, czy on w coś gra? Tak! No to ciekawe. No fajnie. Nie możemy na razie zhakować, a to jest dziwne. Zhakuj, by przeciążyć. Obiekt do zhakowania. No niestety nie mogę tego zrobić. Ale za to mogę zadzwoń pod 911. No i zobaczymy, czy będzie ci gościu tak do śmiechu. Dobra, wbiliśmy się na router. Wysyłam pomoc, spójrzcie na to. Na ten ekran. No dawaj, dawaj, odezwij się. Dobra, zerwijmy połączenie. To chyba byłoby na tyle z twojej gry, kolego. Nic się nie dzieje. No dobra. W takim razie przeciążmy po raz kolejny. Aha! Wow! On głupi nawet nie słyszy, że w tym momencie właśnie funkcjonariusz KK policji do niego rozmawia. Ale jest głupi. Podejrzewam, że zaraz będzie miał niezłe kłopoty. Pomoc jest już w drodze. Wyślij ośmieszające zdjęcie. Oczywiście, że tak. Słuchaj, chciałeś nasyłać policję na niewinnych ludzi, tak więc teraz to my nasłaliśmy na ciebie. Dobrze go potraktowali. O to chodziło, moi drodzy. Podejrzewam, że już nigdy więcej nie będzie miał ochoty podszywać się pod decek. He's like the avatar of everything that sucks about the internet. The sooner we separate him from DedSec, the better. How do we do that? Anybody can join. We have unofficial official channels. I prepared a hit piece for our mouth-breathing friend. Trust me, he's out. No tak, kolejni followersi zyskani, 27 tysięcy followersów. Czy uda nam się uzyskać kolejny poziom? No niestety nie. Słuchajcie. Zastanawia mnie to, czy ten samochód będzie stał tutaj cały czas, czy może po prostu w końcu oni go wyprowadzą z tego domu. Bo jeżeli będzie stał tutaj cały czas, to nie będę zadowolony z tego powodu, bo oczywiście twórcy mogli bardziej by się skupić na tym, żeby na realizmie. O, postawić bardziej na realizm. No ale dobrze, moi drodzy, zostawmy sobie to w spokoju. Ja niestety tej misji, którą tak naprawdę chciałem wam pokazać, nie pokażę ze względu na to, że odcinek już powoli dobiega końca. Tak więc, moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli oczywiście wam się podobał, to dajcie łapkę w górę. Pokażcie, że jesteście zainteresowani tą serią. Jeżeli macie jakiekolwiek zastrzeżenia, bądź chcielibyście zobaczyć coś na kanale, to oczywiście dajcie znać w komentarzu. A ja teraz się zawijam. Tak więc, widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Hej.